Okej, okay, możemy grać dalej. Co tym razem los nam rzuci pod koła? Jak tam autko się sprawuje? Bardzo dobrze. Nie mogę powiedzieć, żeby było z nim coś nie tak, gdyż wszystko z nim jest ok. Pięść Radena. No dobra, zostawimy pięść Radiena. Grasz czasami gry w planszowe, jeżeli tak, to jakie lubisz? Wiesz co, zdarzało mi się kiedyś grać bardzo dużo w gry planszowe. Jakiś czas temu zdarzało mi się grać trochę w gry planszowe. Ale ostatnio w gry planszowe praktycznie w ogóle nie gram. Bo jakoś, nie wiem, w sumie nie ma flow. Nikomu się nie chce czy coś. Jakoś nikt o tym nie myśli za bardzo. A jeżeli chodzi o to, w jakie gry, to ja osobiście najbardziej chyba lubiłem Osadników z Katanu, Monopol i wsiąść do pociągu. Tak myślę. To były takie kultowe gieraski. Co za auto? Camaro Chevrolet. Na jaki jest twój ulubiony portret za 1000 winów? Maga. Groj Karolu. No niech będzie, jak on nic nie robi. Pewnie teraz przeatakuje czymś dużym. Ma tyle many. Tyle many. Czuję się lekko zaspany. Jak na złość byłem ciekawy, w jakie gry planszowe grałeś i zawiesiło mi streama. No wredny ten stream niesamowicie. Dobra, zróbmy tak. Przedzenie tego byłoby słabe. Chcę przerzucać ziomka za zero. Trochę mi nie pasuje. Delikatnie przycinał co jakiś czas. No to sugerowałbym przyjrzeć się swojemu komputerkowi, bo z tego co widzę, to chyba tylko tobie. A u mnie wszystko też ok jest. Wsiąść do pociągu Monopol i Osadnicy z Katanu. Czy to też jest takie ten, bo ja w sumie w tych gier planszowych nie grałem, nie wiadomo ile, nie? Więc... to są po prostu gry, które gdzieś tam trafiły w moje łapki. Znaczy... to jest część gier, która mi się spodobała, która trafiła w moje łapki, a może tak, coś tamty. Proste zaklęcie załatwi sprawę. No nie jestem wielkim fanem tego. Już dobra, to akurat może być, nie ma tragedii. Bo to legendę przyzywam, tak, zapomniałem w ogóle. Zapomniałem, że to przyzywa kartę legendarną. Oho. No nie ma problemu, Mordo. No, tu już jest trochę większy. Dobra, co my robimy? Trochę mi się nie podoba. Nie zostawiaj mnie. Trochę mi się nie podoba to, że muszę zagrać Colina. Stracić durability.
A nie, bo to nie. Ouu, no to słodko, baby, no to cudownie. Dobra, ale to nam zabija cały stół. Agonia się triggeruje. I ciach. Po agonii leci. No, nie przesadzałbym. Nie przesadzałbym z tym spektakularnym. Serio, ktoś tu siedzi? Tu jest mega nudno, szczególnie ta gra. No jak widzisz, ktoś tutaj siedzi. O. A nie mam w sumie czego rzucać. Tak sobie myślę. Oj. Graj sy typie. Oglądasz mojego streama w parku w Kalekar? Łopanie. Zmniejszenie jakości na 720 pomogło. O, widzisz! Zawsze są rozwiązania lepsze i lepsze. Lepsze się. Powodzenia lecę. Good luck, good fun, good night. Good, good. Dobra, chyba zagramy tego. To jest trochę bez sensu. Zagranie tego daje nam za dużo kart na łapę. Zagranie tego... Nie wiem. Zobaczymy. Bloodlust, duch przodków. Duch przodków? Może być w sumie. Niech będzie. Musimy działać wspólnie dla Dalaranu. Mógłbym jeszcze to odpalić. W sumie to drugi, to mogę odpalić. Mam dodatkowe value z Khadgara, to niech będzie. Nie dam się spętać. To jest ten, co się zabija. A nie, to jest ten! O kurde, no to spoko. O, Fairy Dragon. O, moi drodzy, pojawił się link! A jak nie wiecie, co to za link, właśnie wysłałem na czat. To współpracuję teraz z taką stronką, która wrzuca swoje reklamki, jakieś tam kampanie u mnie na streamie i tak dalej. I płaci mi, jak moi widzowie klikają w ten link, więc jeżeli chcecie mi dać takiego darmowego donata, to wystarczy, że klikniecie w ten link, poczekacie chwilę, tam strona się wczyta, wyłączycie ją w cholerę, a ja za to dostanę 20 eurocentów. I być może wydaje się to niedużo, ale gwarantuję wam, że jak się was zbierze dużo, to będzie to dużo. Więc będę wdzięczny, jak sobie klikniecie i poczekacie i tam stronka się otworzy i tak dalej. Bo wczoraj też to już testowaliśmy i wczoraj powiem wam, że wyszło to przepięknie i przecudownie. Więc jak dzisiaj też tak pójdzie, no to będę super mega szczęśliwy. I w niedługiej przyszłości zrobię coś pewnie głupiego. Więc z góry dziękuję za wszelkie kliki. Zróbmy tak, bo możemy tak zrobić. I graj. Przy 220 osób to około 43 euro. No dobra, ale wszyscy to nie klikną, to ci gwarantuję. Proszę, kliknąłem z góry, dzięki. A, tylko nie klikajcie więcej niż raz w jeden link, bo to nic nie daje. Jeśli jak się pojawia link, to możecie raz kliknąć, ale drugi raz to już nic nie da prawdopodobnie. Nie jestem w stanie tego w sumie sprawdzić, ale zakładam, że to nic nie da, więc nie ma co wtedy przesadzać. Kliknąłem zrobiony don. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Me is very szczęśliwe. Z tego powodu. No patrz, żadnej prowokacji nie dostajesz. Jaki smuteczek.
Brakuje mi damage'u tu. Nie brakuje mi damage'u tu. Pam! I tyle chłopów widzieli. Platyna 2. Kurde, powiem wam, że koksimy te rangi jak mało kiedy. Jak mało gdzie. Jak mało co. Trall kontra. I Lidan. Ty, chyba dzisiaj pierwszy łowca demonów, tak mi się wydaje. Będzie z tego live'a odcinek. W sensie na archiwum live, tak? Dokładnie to chyba już jest szósty. Jeżeli dobrze pamiętam. A więc trochę odcinków się udało nagrać. Gotowe. Gotowe. No to graj. Leci dzisiaj diament. No fajnie byłoby, jakby się udało dzisiaj diament wbić. Kurde, byłby progresik. Diament to jest jednak diament. A no nie będziemy tego zagrywać na pusty stół. Czekam aż ten będzie miał jakąś broń. A jak tam wasze rangi? Macie legendę? Jeszcze ostatnio patrzyłem jakieś statystyki. Nie wiem skąd ci ludzie je wzięli. A, ale były gdzieś staty. Chyba 10 razy więcej osób w kwietniu wbiło legendę niż w marcu. Może jakieś OTK deki będą grane. Ale chyba nie ma OTK deku za bardzo do grania. Co jest do grania OTK? Jedynie ten Warlock. Mają zabrakło jednego wina do platyny. Łatwo pójdzie. Później nawet nie wiesz kiedy wbiłeś tą rangę. Od kiedy jest ta klasa? Od 7. Nie, od 2. Nie, od 7 kwietnia. Nigdy mnie nie złapią. Nigdy go nie złapią. Kurde, nie jest dobrze. Nie mam spelka do rzucenia tego. Ale mam healka. Dobra. Zagram tak. Zagram tak, niech mu będzie. Teraz mam już golda, to przez cały miesiąc mogę ją wbić. Ale dokładnie tak. Platyna to taki wypolerowany brąz, a diament to szacunek. Ja tam nie wiem. Dla mnie. Tak. Nie wiem co to. Dżubdżor! Gitara, brachu. A co, gramy pod to i pod to? Chyba ta... No nie mogę niczego nie zagrać, niestety. Pisse chyba, kurwa, z tym Lord Walkerem. Gotowe. Oj, jest. A, no tak, no przecież to przyzywa... Ach, zapomniałem, kurde. Ciągle zapominam, że to przyzywa nie losową kreaturę, a... Nie losową kreaturę, a losową legendę. Ja w maju w 5 dni wbiłem diament. Uuu, najsu. Najsu mordą. A
Metamorfoza. Teraz dostaję obszarówkę. To fajnie, Staszku, to fajnie. Teraz to mi się ta obszarówka bardzo przyda. Super, nawet ci przyda chyba. Edwin Sachs. Dobra, rzucę to teraz, rzucę to też. Dobra. Następną mam takie. Może z tego co się dzieje, jak zagra Glewie to mam to. Jak zagra jakiś stół to mam to. Niech będzie. Nie ma tragedii. Może wyjątkowo super hiper dobrze nie jest, ale tragedii nie ma. Więc możemy sobie klikać. Rażący wzrok. Kiedy otwarcie nowego kanału? Mogę poprosić o bycie bardziej konkretnym, na przykład jakiego kanału? Bo aktualnie nie planuję żadnych kanałów otwierać. Do kiedy? Nie wiem, w sumie nie planuję w ogóle otwierać żadnych kanałów. Myślicie, że znajdę tu jakiś removal na tego drania? No zaryzykuję. Niech tak będzie. Czemu to jest tak zlagowane? Gotowe. Uśmiechnij się, to taki smutny siedzisz. Nie, no nie siedzę smutno. Nie wiem, jakoś tak no, nic się nie dzieje. To tak to siedzę i patrzę. Trochę tu, trochę tam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kurde, może bym się wreszcie wyspał. A nie, dzisiaj długo spałem chyba. No, 5 godzin. Wczoraj, cześć. A ja już wyszykowany jak szczur na otwarcie kanału. Może nowy dział, gdzie dasz karcianki, jak dobrze słyszałem. Nie wiem, późno było wtedy. Może nowy dział? Nie kumam. Aktualnie mam 3 kanały. MKR-a, Archiwum Live'a i M. Krzesiński. I na tyle, na ile kojarzę. Mogę coś mylić, szczerze powiedziawszy, ale na tyle, na ile kojarzę, to nie mam w planach żadnego kolejnego kanału, więc nie bardzo kumam o co ho. I graj. Czołem staruszku. Czołem młodziaku. Mordeczko ty moja. Fiatuszku ty mój. Demony. To się zakręciłem jak widać. To się odkręć, bo w zakręconym być to niezdrowo. Czy jakoś tak, nie? Tak słyszałem. Czy ja mam w planach w ogóle... O, jedyne co mam w planach to uruchomić swoją stronę. Ale to są bardziej odległe plany. Przed uruchomieniem swojej strony muszę jeszcze nagrać 200 filmów, więc trochę jeszcze zajdzie. Czy ja dobrze widzę, że na kanale pojawiły się bitsy i subskrypcje? Tak, pojawiły się. Można już bitsować, można też już subskrybować. Więc jeżeli masz ochotę, to ja cię bardzo serdecznie do tego zachęcam. Ja wybór nie widzę trudności, rank przynajmniej dla mnie zaczyna się trudno od platyny 5, ale pewnie się mylę. Znaczy, nie wiem. Ja muszę przyznać, że najtrudniejsze we wbijaniu rank w Hearthstone'ie jest nie zgłupieć.
Tak z mojego punktu widzenia. O, gitara, super. Czy ogólnie rzecz biorąc... O nie, nie wiem co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć coś, ale w sumie to nie. Not really, mordo w sumie. Dobra, no to se rzucę to, rzucę se to i rzucę se to. No i se graj. Następnie mam obszarówkę. A mam przykład obszarówkę z tym może. Zobaczymy. Co on tam może mieć? Znaczy nic strasznego. Ale ty wiesz, że w Hearthstone idzie się MMR, a nie rangi. Po części tak. Znaczy nie po części, tylko w 100%. Bo w tym momencie nie jesteś dobierany pod kątem rangi przeciwnika, tylko jesteś dobierany pod kątem swojego MMR-u. Więc... zawsze grasz z przeciwnikami o takim samym skill capie. A to na jakich rangach jesteście, to nie ma znaczenia. Poddaj się chwilowo. Poddaję się chwilowo. Wiesz, ja na przykład, będąc w brązie 10, mogę grać z aktualną legendą, nie? Więc... rangi to tak naprawdę jest takie ładne, ładne opakowanie MMR-u, nie? Pewnie z jakiegoś psychologicznego powodu, bo lepiej ludzie reagują na to przez coś tam, nie? To jedyne co mają do rzeczy. No co mordeczko? Co mordeczko mordysiunio? Graj sobie. No i jest diament. No to gratulacje. Dobry diament, jak to mówi stare polskie przysłowie, nie jest zły. Nie będę niczego coinował, bo w sumie nie wiem po co. Czy mógłbym to skoinować, ale nie wiem po co. Bo sobie zagram w tej turze albo to, a to nie jest mi jakieś potrzebne, nie wiadomo jak bardzo. Gites. Gites, majonez, musztarda. Dobra, daj mi szlam. Szlam, szlam, szlam. Szlam, szlam, szlam. There is no szlam. Fuck. Jaki jest sens tego, że dopiero jak jesteś legendą, to widzisz rangi innych graczy? No bo na przykład, gdybyś nie wiedział, jak działa system rankingowy, i zobaczyłbyś... gdybyś nie wiedział, jak działa system rankingowy i byłbyś na przykład nowym graczem, który jest na, nie wiem, po 3 miesiącach na goldzie i trafia nagle na ziomka z diamentu, to byś się wkurwił, nie? Więc żeby takich sytuacji uniknąć, po prostu Blizzard nie pokazuje, na jakiej randze jest przeciwnik. O Jezu, jedyny kurwa, jego mać. No nie dobrze. Świetne place'y, kurde, bo nie mam jakichś innych. Ale w sumie nie są takie złe, no. Trochę tak karty dziwnie wykorzystuję, ale poza tym gitarka. U ciebie wielokrotnie było widać, że ty jako legenda grałeś z 5-6 diamentem. A najniżej to ja widziałem u siebie, to był 9 diament chyba. Mi się wydaje przynajmniej. Pewnie nie jestem, ale tak mi się zdaje. Dobra, no zabijmy to. Graj. Graj.
granicy, graj. Widziałeś już nowe Elder Scrolls? A pokazali? Jedyne co widziałem to tą zapowiedź, nie wiem, z rok czy dwa temu. Tamten... Ludzie się jarali, że zrobili to lepiej niż Blizzard z Diablo Immortal. Ale to w sumie wszystko, co? To tylko takie wielgochne ptaszysko! Jestem do końca przekonany z jakiegoś powodu, że to jest dobre zagranie. Ale w sumie nie wiem z jakiego, więc może. Może nie jest takie gówniane. No weź kurwa przestań, ile tą bronią można atakować? Co teraz? Marygos? Sądzę o nowym asesynie? W sumie to tyle, że go nawet nie widziałem na oczy. Nie ma sensu go rzucać, w sumie niewiele daje. Chociaż nie, no kilka mand, ale tu dzisiaj chyba kilka mand nie gra. A, o dodatek do TESO, a to whatever. Matic. No ja też gdzieś czytałem, kojarzę, że ten o kolejnym testo można jedynie pomarzyć albo poczekać parę lat. Więc tutaj bym się nie spodziewał rewelacji. No jeźdź pod chuj, kurwa, nie, ta granie w tą grę jest coraz śmieszniejsze. Chłop zagrywa. O, ja mam diament? Chłop zagrywa młotek, kurwa, i wbija tym młotkiem 30 damage'u, nie? No tak, Blizzard, bo dokładnie, kurwa, o to chodzi, nie? Po prostu... Ręce opadają. Jaki jest twój... Jaki jest, był twój ulubiony archetyp talii? No to jest, czy był, no bo to dwie różne rzeczy. Dosyć tego! Za zgładziciela! Pom, 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 pom. Cześć, Garajas. Dzisiaj tylko manda nie gra. Cicho. Cicho, mordeczko. Gadamy teraz o gównianym młotku, który jest całkowicie OP i niezbalansowany. Hej, już do ciebie idę. Pyku, pyku. Totemiku i zniku. Chyba zrobię tak. Bo jak z tego nic nie dobiorę, nie będę miał jak rzucić tego, to będzie przypał.
już miał wspomnieć, że zrobię ankietę dotyczącą nagrywania filmów, stream czy offstream. Ominęło mnie, czy jeszcze nic nie robiłeś? Jeszcze nic nie robiłem. Gotowe. No mordą. Jesteśmy z tobą. Aż przypomniał mi się wołany Deathwing. No, kiedyś to był. Fajnie, Deathwingi przylatywały. Człowiek krzyczał, a one przybywały na swych skrzydłach. A teraz? Panie. Panie, daj pan spokój. Frustrująca ta granie.